Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznej sałatki z tuńczykiem i czerwonym grejpfrutem. Jest naprawdę bardzo smaczna i zdrowa. Idealnie nadaje się na kolację, jak również do pracy na lunch. Do przygotowania sałatki będę potrzebować 250 g kapusty pekińskiej, 130 g tuńczyka z puszki, w sosie własnym lub w oleju. Ja mam w sosie własnym. Łyżkę do 1,5 łyżki majonezu, 1 łyżka octu balsamicznego. Ja mam ocet balsamiczny o aromacie pomarańczowym. Około 50 g sera z niebieską pleśnią. 2 łyżki posiekanej cebulki szalotki lub zwykłej białej cebuli. 1 łyżka posiekanych orzeszków. Ja mam orzeszki ziemne. I 1 łyżeczka papryczki chili. 1 średni grejpfrut czerwony. Zaraz go obiorę z tych błonek. I jeszcze sól i pieprz do przyprawienia. Kapustę pekińską solę. Przyprawiam pieprzem. I dodaję cebulę z orzeszkami i z papryczką chili. Teraz wszystkie te suche składniki przemieszam, żeby mniej więcej równo się rozłożyły. Teraz dodaję tuńczyka. Takie większe kawałki jeszcze można trochę rozgnieść. Trochę mieszam. Odstawiam na razie na bok i teraz zajmę się grejpfrutem. Zdejmuję z grejpfruta białe skórki, tak żebym miała ładne, czyste cząstki. Robi się to dosyć szybko i bez kłopotu. Nożem delikatnie można podwadzić i ładnie odchodzą wszystkie białe błonki. Grejpfruta mam już obranego z białych błonek. Zostały mi jeszcze takie niewielkie fragmenty. Można je usunąć, można je też zostawić. One już nie wpłyną znacząco na smak sałatki. Już teraz mam czyściutki grejpfrut. I pokroję cząstki grejpfruta w kostkę, taką mniej więcej o boku, około centymetra. Najlepiej do tego użyć noża z ząbkami. Grejpfrut mam już przygotowany. I teraz rozmieszam sos. Ponieważ majonez i ocet balsamiczny jest dosyć gęsty, dodaję łyżkę wody przegotowanej. Wymieszam i zobaczę, jaki będzie na gęstość po wymieszaniu. Sos jest jeszcze troszkę za gęsty, dlatego dodam tak około łyżeczki wody, niepełną łyżkę. O tak mniej więcej tyle. I mieszam. Sos ma mieć gęstość mniej więcej właśnie taką, jaką widać na filmie. Gotowy sos przekładam do sałatki
dodaję grapefruit. Zostawiam trochę kostek grapefruta. Przydadzą mi się później do ozdobienia sałatki. I mieszam wszystko, żeby mi się składniki ładnie połączyły. Gotową sałatkę przekładam do innej miski. Na wierzch wykładam odłożone kostki owocu. I układam na wierzchu kawałki sera pleśniowego. Sałatkę można ozdobić listkami bazylii bądź pietruszki. Pyszna, lekka sałatka z tuńczyka i grejpfruta jest już gotowa do podania. Jest naprawdę bardzo smaczna, idealna na kolację. Można ją zabrać do pracy, do lunchboxa. Bardzo dobrze sprawdzi się również na imprezie. Zdrowa, pożywna sałatka z tuńczykiem. Naprawdę polecam. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.